Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Boris Nowkowicz nas przywitał w 135. wydaniu programu RTV. Czas biegnie, my nie zawsze się z wami spotykamy co tydzień, ale i tak tych odcinków jest już sporo. To trzeba przyznać. Jest już sporo, wracamy po dwutygodniowej przerwie, natomiast nie zmieniło się to, że Michał wciąż mówi do nas głosem cokolwiek nie do końca przejawiającym oznaki zdrowia, bo chyba wciąż jakaś tam choróbka cię trzyma, czyż nie? To znaczy, no zdarza mi się kaszleć od czasu do czasu, natomiast czyli jest no... jest nadzieja wciąż na jest nadzieja, już tyle miesięcy czekamy na to, także zostańcie z nami. Ale zdrowieje. Spokojnie. Zobaczymy, jak to będzie, tak więc zostańcie z nami, jeżeli liczycie na atrakcje ze strony Michała oraz na atrakcje dotyczące tego, co się będzie działo i co się działo w ostatnim czasie w stacjach radiowych i telewizyjnych. Ja się mimo wszystko proponuję skupić na tych drugich atrakcjach, bo one są pewne. Oczywiście, że tak, zwłaszcza w Imperium Prezesa Jacka, no w właśnie, którym będzie zaraz za do chwilę, niego bo to przejdziemy. Są wspaniałe wydarzenia, ale najpierw dla porządku musimy się przywitać z wami i przedstawić. Musimy i chcemy się z wami oczywiście przywitać i wam przedstawić, bo może na przykład ktoś z nami jest pierwszy raz albo zapomniał, kto prowadzi ten program, no to już wyjaśniamy i się przedstawiamy. Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. No i już formalności mamy za sobą. 135. wydanie programu RTV. Zaczynamy. Jesteśmy na żywo tak w ogóle, więc jeżeli ktoś miałby ochotę się z nami skontaktować, to dziś można na Facebooku na przykład albo na www.radiodht.com. Wszystko to prawda, no to chyba możemy zacząć konkrety, bo konkrety tak są dzisiaj bardzo poważne. Zaczynamy, jak obiecałam, od Imperium Prezesa Jacka, bo tutaj spełniona obietnica, my już też, że tak powiem, potocznie zajawialiśmy ten temat 2 tygodnie temu i obiecywaliśmy, że powiemy o nim szerzej, kiedy dowiemy się już więcej, kiedy będzie bliżej wydarzenia. Taki hashtag jak murem za polskim mundurem, to na pewno widzieliście ostatnio wielokrotnie w social mediach, w telewizji. Trochę długi ten hashtag. Owszem, ale się rymuje, więc i tak mimo wszystko uważam, że ktoś kreatywnego wymyślił. Czy się zgadzam z przesłaniem? No to już jest może inny temat na dłuższą dyskusję. Niemniej przypomnijmy, jak to było, że no jakiś czas temu prezes Jacek powiedział, że również pod tym hasłem zostanie zorganizowany koncert, który ma być wyrazem wsparcia dla służb mundurowych strzegących polskiej granicy. 2 tygodnie temu konkretnie zapowiedział to, kiedy się zaostrzyła sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, napisał na Twitterze, że taki koncert będzie 5 grudnia. No to my już byliśmy szalenie podekscytowani i czekaliśmy na informację, kto tam w ogóle zaśpiewa, jak to będzie wyglądało. No więc wiemy już więcej. Na początek niewinna informacja, że organizowany przez Telewizję Polską i Ministerstwo Obrony Narodowej koncert Murem za polskim mundurem odbędzie się w najbliższą niedzielę w bazie wojskowej w Mińsku Mazowieckim. No czyli nie na tej samej granicy, chociaż tyle, tylko trochę dalej. No myślę, że to by było w ogóle niebezpieczne tak, poza wszystkim, że jednak organizowanie takiego koncertu jeszcze w miejscu, gdzie rzeczywiście ta atmosfera no, jest zaogniona po obu stronach granicy, no to mogłoby nie być korzystne. Owszem, no więc mają tam to miejsce, wszystko jest okej, okay, no ale to, że to jest trochę daleko od granicy, no to nie przeszkadza nam w pamiętaniu, co się na tej granicy dzieje. Ja wiem, że tej sytuacji nie da się tak przedstawić czarno-biało, że są jedni wszyscy dobrzy, a jedni wszyscy źli. No bo sam wspomniałeś o tej zaognionej sytuacji i to nie jest tak, że ja absolutnie krytykuję wszystkich mundurowych, którzy tam są, bo też na pewno się muszą wykazać profesjonalizmem. Czy wszyscy się wykazują, to jest inny temat. Także tak jak wspomniałam, to jest na dłuższą analizę i rzeczywistość nie jest taka jednorodna, jak może byśmy ją chcieli widzieć w jakimś uproszczeniu, ale nie zmienia to faktu, że na granicy umierają ludzie. Na granicy
marzną ludzie i że część służb mundurowych robi tym ludziom krzywdę, stosując nielegalne metody, pushbacki i tak dalej. No i co się w związku z tym wydarzy w niedzielę? Otóż w czasie koncertu zaprezentują się na przykład polskie gwiazdy takie jak Edyta Górniak, no teraz znana pani autorytet w dziedzinach. W dziedzinie medycyny, tak. Tak, w medycynie zwłaszcza. Patrz, jak to od pszczelarstwa i śpiewania można pójść na medycynę wręcz. Myślisz, że jeszcze dla mnie jest nadzieja, że też tutaj będę. A chciałabyś zajmować się pszczelarstwem? W temacie pszczelarstwa albo czegoś takiego, to nie wykluczam. Zdziwicie się jeszcze, w jakiej mnie roli zobaczycie i o jaki będę program prowadziła w DHT w przyszłości. Jan Pietrzak, no to też chyba nie jest zdziwienie, żeby Polska była Polską, to na pewno tak będzie. Halina Frąckowiak, no to jest też jeszcze niewinnie. Wiki Gabor, powiem szczerze, to budzi we mnie pewien niesmak, dlatego że no, wiemy, iż narracja wokół tematu uchodźców w mediach, szczególnie w mediach publicznych, ale nie tylko, jest podszyta rasizmem. A Wiki Gabor również rasizmu doświadczyła, były jakieś tam procesy osób, które pisały o niej komentarze o podtekście rasistowskim, no bo tam chodziło o jej romskie pochodzenie i tak dalej. Rozumiem, że ona jest młoda i też nie wszystko musi wiedzieć, rozumieć i też jest gdzieś tam w rękach tych dorosłych, którzy kierują jej karierą, ale po prostu sama jej obecność jest, wydaje mi się to niesmaczne, aczkolwiek jej samej tutaj nie krytykuję. Może kiedyś zrozumie i myślę, że byłoby fajnie. Tego pana nie mogło tutaj zabraknąć. Boski Rafał Brzozowski, of course. TVP będzie, Rafał Brzozowski, wiadomo. Który będzie w podwójnej roli, co też nas nie dziwi. Oraz Elvira Make z Trubadurami. Rozumiecie, co się tu dzieje? Elvira Make, czyli to rozumiem z zespół Disco Polo. Tak. Wraz z Trubadurami, co się tu dzieje. Więc to jest chyba największe wydarzenie, jeżeli chodzi o tych polskich artystów, ale ponadto na scenie pojawią się zagraniczni wykonawcy i teraz się zaczyna. Przypominam, na granicy umierają, marzną ludzie. Oceana, Luna, Bailando, rozumiecie? Last Ketchup, Aserehe, wiecie, o co chodzi. Tej następnej to nie kojarzę. Jenny Berggren, coś ci to mówi? Bo kompletnie przyznaję, nic, że tutaj nie zrobiłam researchu, bo trochę liczyłam na twoją muzyczną wiedzę, ale jak wy kojarzycie tę panią Jenny, czy jakkolwiek ją tam należy czytać, to dawajcie znać. Captain Jack, ale Captain, Ingrid. Ale Captain Jack to już nie żyje, to pewnie jakiś, pewnie jego nie syn. Wiem, tak jest napisane. I pewnie jego syn, bo w ogóle Captain Jack to był rzeczywiście żołnierz zawodowy amerykański, ten człowiek, który założył ten zespół, ale potem Captain Jack jako jego syn to przejął, więc aha, pewnie no, on. Pewnie ma no, prawo do nazwy, tak jak jest w przypadku tam jakichś innych projektów. Ingrid, no ona lubi występować w Polsce, ostatnio też występowała na wakacyjnej trasie dwójki. No Mercy i Lubega. Jakby co to jest? Czy to jest koncert sylwestrowy? Notabene już też są zapowiedzi, że będzie Sylwester w Zakopanem, już są przygotowania, także czekamy na więcej informacji, ale czy to już jest Sylwester? Ja powiem szczerze, to jest lepsza obsada tego koncertu niż na Sylwestra. No dokładnie, chociaż no to są takie gwiazdy już, wiesz, trochę przebrzmiałe, bo można by się zastanowić, czy tam na SketchUp to żyją jeszcze, więc to nie są gwiazdy takiej pierwszej ligi i na pewno nie życzą sobie aż tak wysokich wynagrodzeń, jakby sobie życzyły jakieś gwiazdy takie dzisiaj popularne, a nie 15-20 lat dokładnie temu. Ale to zestawienie w kontekście tematu koncertu jest jakieś uderzające. W ogóle nie wiem, czy widziałeś fragment wiadomości, bodajże wczorajszych. Widziałam go na facebookowym profilu, oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, w którym była mowa o tym, że najwięksi artyści na świecie śpiewali dla żołnierzy, tam Nancy Sinatra, Ozzy Osbourne, Whitney Houston, także to jest taka tradycja, że artyści jeżdżą do tych żołnierzy i śpiewają dla nich. Whitney Houston, Sinatra i Last Ketchup. No, i Last Ketchup właśnie dołącza do tego zacnego grona. Natomiast prowadzącymi będą dziennikarze Telewizji Polskiej Agata Konarska i Michał Adamczyk. A nie, tutaj nie będzie Rafała, o nie, to jest
bardzo zaskoczona. Może jednak mógłby dołączyć jakoś. Tak mi się wydawało, że on ten koncert jeszcze będzie prowadził. Może dołączy na trzecie. Ale to chyba inny, bo jeszcze o muzycznych wydarzeniach w Telewizji Polskiej będziemy mówić. Transmisję z koncertu będzie można oglądać w TVP1. Jutro o godzinie 18 się to wszystko zacznie. Muszę to naprawdę zobaczyć, bo no, zastanawia mnie, czy tam będzie taka narracja między tymi piosenkami właśnie o żołnierzach i nie wiem, może jeszcze o zwykłych uchodźcach, a za chwilę Aserhe. I no, nie klei mi się to. Rozumiem, że żołnierze mogą lubić Las Ketchup, bo mogą lubić wszystko, ale czuję ten dysonans. Ja myślę, że niektórzy żołnierze, zwłaszcza młodsi, to mogą nawet w ogóle nie pamiętać tej piosenki. A to jest prawda. No znaczy, no gdzieś tam może coś kiedyś. Albo kojarzyć ją z dzieciństwa. Takiego no wczesnego właśnie, bardzo. Tak jak ja trochę jednak, bo to wtedy było tak naprawdę popularne i na dyskotekach szkolnych szło. Także no nie wiem, czy będziesz też zainteresowany zobaczeniem tak wspaniałego widowiska jutro? Powiem szczerze, jestem ciekaw. Jestem autentycznie ciekaw tego widowiska, więc czemu nie? Tak więc piszcie, co sądzicie, jakie są wasze opinie, czy to dobry skład, czy nie, czy też czekacie na jutro. Skoro jesteśmy przy TVP, to jeszcze pozwolę sobie na takie małe uzupełnienie odnośnie telewizyjnej jedynki również. Uzupełnienie dotyczące tego, co już w tym tygodniu się zadziało, ale że nas nie było, to nie mieliśmy okazji o tym powiedzieć. Otóż serial Remiza, przynajmniej na razie, to chyba, że na zawsze, nic o tym nie wiem, bo nie oglądam, był się zakończył. I tak oto 1 grudnia do telewizyjnej jedynki powróciło coś, co już znamy, czyli kasta z drugim sezonem. Emisja tradycyjnie w dni powszednie o godzinie 18:20. Tak więc no zbyt wiele odcinków nie straciliście, bo jak dobrze liczę, 2. Wczoraj zresztą nawet Klanu przecież nie było, bo były skoki. Skoki, no narciarskie. Tak. Teraz właśnie przypomnijmy, że jest konkurs w Wiśle, więc Telewizja Polska go pokazuje już tam. Prowadzący mówią, że skoki są w domu i przeczekajmy to wszystko. Już też pan Szkolnikowski pisze takie tweety właśnie, że my wiemy, co robimy, przeczekajmy ten trudny czas. I powiem szczerze, Telewizja Polska to nawet zainwestowała w reklamę na YouTubie. Nie wiem, czy widziałaś, ale no wczoraj czy przedwczoraj kilka razy wyświetlił mi się spot, że teraz skoki w TVP. Także no... Prezes Jacek wie, gdzie uderzać. No raczej, że wie, musi to zareklamować, bo to tylko jedna z dwóch takich okazji, kiedy może skoki pokazać. Kolejna w połowie stycznia przy okazji konkursu w Zakopanem, ale my teraz wracamy do tematu koncertu Murem za polskim mundurem, bo musimy to muzycznie skomentować. Po naszym komentarzu pozostaniemy w TVP w kontekście wydarzeń muzycznych, ale teraz no właśnie komentarz, podwójny komentarz, bo my wam coś obiecaliśmy 2 tygodnie temu, prawda? No będzie w tym koncercie Las Ketchup, będzie Lubega i tak dalej, ale nie będzie tej wspaniałej pieśni, która u nas teraz zabrzmi, a szkoda, bo uważam, że jest wyjątkowa i no będę przeklinać człowieka, dzięki któremu to poznałam, to taki pewien youtuber, który wrzucił to do swojego filmiku, w którym komentował sytuację na granicy i po prostu to już zostało ze mną, także będzie ten wspaniały utwór o Straży Granicznej. Nawet nie wiem, kto go śpiewa, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo to się samo broni. No a potem, żebyście tak się wczuli w tę atmosferę koncertu Murem za polskim mundurem, żebyście wiedzieli, jakie to są klimaty, no to będzie to słynny Las Ketchup i tak jest. Tak jest, więc teraz 2 piosenki, po których do was wracamy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ktoś może się zdziwić i zapytać, co się właściwie stało? To już święta? To już? No prawie. Już 4 czekoladki, czy co tam macie w kalendarzach adwentowych, zostały zjedzone, czy... No właśnie, bo ja mam 2 kalendarze w tym roku, dlatego tak się waham. Jeden mam z czekoladkami, a drugi mam z herbatami, dlatego tak no, po prostu spożyte. Może to byłoby łatwiejszym określeniem. No ale też czytam wpisy znajomych, którzy mają kalendarze z różnymi tam innymi napitkami, które może należy spożywać
oporze nieco innej niż ta, która jest obecnie, także już może nie będę robiła smaka tym, którzy lubią tego rodzaju specyfiki i przechodzimy do naszych tematów, no bo właśnie święta za pasem, ale jeszcze przed świętami ten świąteczny nastrój budują Mikołajki. Tak więc my teraz o tym, a do tematu świąt oczywiście wrócimy przy okazji świątecznego wydania, które prawdopodobnie poprowadzimy dla was tak, jak to już tradycja nam wskazuje, pod tak, kilku lat takie prowadzimy. Raz chyba tylko nie było świątecznego wydania, bo mnie właśnie coś zmogło. Zachorzałeś, dlaczego nie jestem zdziwiona. Tak, a może podobnie jak w zeszłym roku sobie posłuchamy fragmentu tego podkładu, żeby sobie zrobić ten nastrój. Proszę może... już. Boję się, że zaraz zaczniesz śpiewać. Ojej, to już może przejdziemy jednak do rzeczy i do tych, którzy śpiewać umieją, bo ja tylko właśnie, umiem. Bo tacy właśnie zaprezentują się w telewizyjnej jedynce w czasie koncertu mikołajkowego pod hasłem Koncert Mikołajkowy Gwiazdy Dzieciom, który to zobaczyć będzie można w Mikołajki właśnie, czyli w poniedziałek 6 grudnia. Jeszcze raz w niedzielę 5 grudnia mamy Las Ketchup murem za polskim mundurem. A potem przychodzi Mikołaj, a do dzieci na granicy niestety chyba nie przyjdzie. Ale wracając do koncertu. No on ma być pełen świątecznych przebojów w wykonaniu między innymi, na szczęście nie Michała Dziwisza tylko, Justyny Steczkowskiej, Ani Dąbrowskiej, Łukasza Zagrobelnego, Kleo, Stachurskiego, Haliny Młynkowej czy Sławomira. Widowisko odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, a współorganizatorem koncertu jest marszałek województwa podlaskiego, natomiast beneficjentem Podlaskie Domy Dziecka. W czasie wydarzenia widzowie mogą przesyłać SMS-owo pozdrowienia i życzenia dla swoich bliskich. Widowisko poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski, on tutaj się odnalazł. Ja myślałam właśnie, widzicie, że on będzie tam prowadził, ale tam będzie tylko śpiewał, a tutaj poprowadzi koncert mikołajkowy i jeszcze wraz z nimi będzie to czynił Aleksander Sikora. A emisja planowana jest na 6 grudnia na godzinę 17:20, także znowu nie będzie klanu, bo to telewizyjna jedynka. A skoro jesteśmy przy mikołajkach, no to jest jeszcze taki jeden telewizyjny, słynny akcent mikołajkowy, prawda? Prawda. Od kilkunastu lat taki mamy. Komercyjny, ale w dobrej wierze. Dokładnie, omawialiśmy ten temat szeroko w roku ubiegłym, o tym jak to się dzieje, bo to wszystkich to chyba nurtuje, jak to się dzieje, że ja oglądam reklamy, a i pieniądze z tego idą na chore dzieci. No to już pewnie część z was wie, że mowa o mikołajkowym bloku reklamowym w Polsacie, który w poniedziałek 6 grudnia o 18:45 pojawi się już po raz 18, sobie wyobraźcie, to już tyle lat. Wpływy z mikołajkowego bloku reklamowego obliczone na podstawie wyników oglądalności w całości przekazane zostaną na leczenie i rehabilitację chorych dzieci podopiecznych Fundacji Polsat. W postać świętego Mikołaja już po raz drugi z rzędu wcieli się Piotr Gąsowski, który w tej roli względem poprzednich lat zastąpił Krzysztofa Kowalewskiego. W zeszłym roku to mówiło się, że to taki roczny urlop pana Kowalewskiego. Liczyliśmy, że wróci, ale niestety nie, ponieważ zmarł w lutym tego roku. W spotach promujących mikołajkowy blok reklamowy wzięli udział także Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała, a także Michał Szpak, Sławomir, Wojciech Błach i Patryk Cebulski. W nagraniach wzięły również udział dzieci, w tym podopieczni Fundacji Polsat. W zeszłym roku w telewizji mikołajkowy blok reklamowy obejrzało średnio 5,82 miliona widzów. Dzięki temu Fundacji Polsat udało się zebrać kwotę no 1,5 miliona złotych, a w ciągu dotychczasowych 15 edycji kampanii kwota ta wyniosła ponad 22 miliony. Tak więc już przerabialiśmy to w zeszłym roku, chociaż no nie mamy pewności, co to tam i jak tam dokładnie idzie z tych reklam, to nie zaszkodzi nam, jeżeli sobie włączymy te reklamy. Jeżeli nie chcemy ich oglądać, możemy iść do drugiego pokoju albo zrobić sobie herbatkę. Te reklamy tam będą leciały, a nóż, widelec, coś rzeczywiście z tego będzie, chociaż to tak jak też już analizowałeś rok temu, najlepiej, żeby się skrzyknęli wszyscy ci, którzy mają urządzonka Nielsena do dokładnie. Oglądalności. I wtedy wyszłoby na to, że Polsat ma 100% oglądalność. Tak. Tak, i myślę, że wtedy
Nielsen by powiedział, że to jakieś oszustwo i tak dalej, albo, ale może przymknęliby na to oko. Tak sobie myślę, no w końcu w szczytnym celu. W końcu w szczytnym celu. Tak, no ale też może być tak, jak również spekulowaliśmy, że oni mogą mieć jakąś konkretną kwotę, którą mogą mieć do przekazania i gdyby już naprawdę oglądało to 20 milionów, to oni już powyżej pewnej wysokości nie przeskoczą. No bo te też mają jakieś tam ograniczone zasoby, chociaż spore. I to oczywiście dalej nie przeszkadza w tym, żeby pamiętać i twierdzić i dyskutować na temat stanu polskiej służby zdrowia i finansowania jej i tego, że no przykre jest to, że wciąż musimy łatać zbiórkami, prawda? No ale żyjemy w systemie, w jakim żyjemy i musimy sobie z tym radzić, także reklamy możemy włączyć, to nam nie zaszkodzi. My do klimatów typowo świątecznych wrócimy, jak wspomniałam, za chyba 2 tygodnie, ale teraz właśnie robimy już sobie taką namiastkę. No to skoro mikołajkowy blok reklamowy dla dzieci, no to kto dla dzieci śpiewa? I śpiewa do dzisiaj przede wszystkim Majka Jeżowska, która też miała taką piosenkę o Mikołaju traktującą, a my wracamy do Was za chwilę i pozostaniemy w Polsacie. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Majka Jeżowska pośpiewała, a my wracamy do Was i wracamy do Was z tematami polsatowymi, tak jak słusznie zauważyłaś na koniec poprzedniego wejścia. I wracamy do normalnego podkładu, bo ten nastrój sobie jeszcze pobudujemy, jak jeszcze tam trochę czekoladek zjemy, czy herbatek, czy wypijemy, czy co tam kto innego ma do wypicia w swoich adwentowych kalendarzach. Chociaż jeszcze by mogło być inne rzeczy, na przykład z kosmetykami przecież kalendarze, więc po prostu do zużycia, spożycia. No i wracam też ja, bo jakoś w ogóle powinniśmy to na wstępie zaznaczyć, że tak nam się te newsy ułożyły i to, jakie kto z nas, co na dzisiaj przygotowywał, że pierwsza połowa programu jest moja, a druga jest Michała przede wszystkim. Oczywiście wtrącamy się sobie wzajemnie i wchodzimy sobie w słowo. Żeby nudno nie było. Oczywiście, ale no, tak po prostu jakoś to wyszło z przypadku, więc już później tego nie zmienialiśmy, także mamy nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, żebym ja jeszcze do Was trochę pogadała o Polsacie właśnie. No bo 6 grudnia to Mikołajki, więc no, kojarzymy ten dzień z świątecznymi koncertami i takimi wydarzeniami, ale 6 grudnia wydarzyło się coś również istotnego i sądzę, że to nie był przypadek, że akurat wybrano taką datę, ponieważ 25 lat temu powstała tego dnia Fundacja Polsat i to wydarzenie będzie również świętowane właśnie 6 grudnia w specjalnym koncercie. No i cóż takiego o nim wiemy, kto podczas niego wystąpi, no przede wszystkim, no myślę, że oprócz tych muzycznych akcentów, no to ważna jest treść, przekaz, bo podczas tego widowiska widzowie poznają niezwykłe i pełne wzruszeń i historie podopiecznych Fundacji Polsat, a jeżeli chodzi o to, kogo zobaczymy na scenie, to będą to Ewa Farna, Kaja, Wiki Gabor, Alicja Majewska, Małgorzata Walewska, Krzysztof Zalewski, Paweł Domagała, Maciej Maleńczuk, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Michał Bajor czy Arka Noego. Zobaczymy także wyjątkowe rodzinne duety Patrycję i Grzegorza Markowskich oraz Krzysztofa Cugowskiego wraz ze swoim najmłodszym synem Chrisem. W koncercie weźmie udział również obdarzona przepięknym głosem Karolinka, podopieczna Fundacji Polsat w towarzystwie chóru Sound and Grace. Tego wieczoru na pewno nie zabraknie wzruszeń. To niezwykłe wydarzenie muzyczne, będące podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że magia pomagania trwa już 25 lat. Jubileusz poprowadzą Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski. Emisja o godzinie 20, tak jak wspomniałam, w Mikołajki, czyli 6 grudnia w poniedziałek. No a przez tych 25 lat Fundacja Polsat pomogła już wielu dzieciom, wielu placówkom też, bo i szkoły, i przedszkola, i ośrodki pieczy zastępczej. Była nawet taka kampania, to nie wiem, czy pamiętasz, że na niewidome dzieci zbierali.
Tak, jakoś 15 było, lat temu. Było coś ja nawet takiego. Startowałam w castingu do tej reklamy, ale mnie nie przyjęli, nie rozumiem zupełnie dlaczego. No właśnie. Proszę się Polsacie tłumaczyć z tego. Chyba pójdę do prezesa Jacka, on na pewno by mnie w jakiejś swojej reklamie. No już na niewidome dzieci to tak nie bardzo. Na dzieci to nie, ale coś tam wymyślimy. Na niewidomych dorosłych myślę, że też by ludzie też. O, no, to płacali. A jaki byłby tego wydźwięk i czy dla nas korzystny, to już jest inna inny sprawa. Temat. Prawda. Ale my jesteśmy w Polsacie dalej, bo tutaj była ostatnio taka mała aferka. Jeżeli jesteście fanami serialu Świat według kiepskich, ja akurat nie, bo jak wiecie, nie oglądałam. Michał był kiedyś, ale... Ja jak wiecie, byłem. Tak, ale jeżeli wy jesteście wciąż i chcieliście sobie obejrzeć w tym tygodniu dwa ostatnie odcinki sezonu i zasiedliście przed telewizorem w środę o godzinie 20, to mogliście być nieco zaskoczeni, że tych odcinków tam nie ma, że coś w ogóle innego zostało wyemitowane. Że tam Skargul i Pawlak. Tak, że właśnie Skargul i Pawlak. Nie to, że coś pilnego, że wiecie, jakiś mecz, no bo tak się czasami zdarza, prawda? Taki koncert właśnie jak ten, co jest w poniedziałek. Jakaś szczególna okazja. Nie no, Skargul i Pawlak, których już widzieliśmy generalnie mnóstwo razy w tej telewizji. No i może nie wiedzieliście, o co chodzi, a jeżeli z kolei jesteście nocnymi markami, to może trafiliście na te odcinki w nocy, tak, bo one wtedy zostały wyemitowane. Polsat dwa finałowe odcinki najnowszego sezonu serialu Świat według kiepskich pokazał w nocy z 1 na 2 grudnia o godzinie 2:25 i 3. No i właśnie w środę o 25, czyli wtedy, to, kiedy to powinno być emitowane, no to byli właśnie sami swoi. O co chodzi? Dlaczego? No bo jest to jednak zastanawiające. Może oficjalny komentarz, prawda? No jak komentuje dla wirtualnych mediów Tomasz Matwiejczuk, czyli między innymi rzecznik prasowy Polsatu, bo masz też inne funkcje, które piastuje. Inne godziny emisji są związane ze zmianami w ramówce, jakie wprowadzamy od 1 grudnia. Zmiany programowe są czymś całkowicie normalnym. Ramówkę układa się w zależności od wyników oglądalności. Wszystkie odcinki Świata według kiepskich są i będą dostępne również w naszych aplikacjach otwartej dla wszystkich i bezpłatnej Polsat Go oraz abonamentowej Polsat Box Go. No i to akurat prawda, więc jeżeli przegapiliście te odcinki, a my wam no akurat nie byliśmy w stanie powiedzieć, bo nas nie było, że tutaj jest taka zmiana dość nietypowa, godziny emisji, no to możecie je nadrobić, jak nawet nie płacicie za Polsat Box Go, no to w Polsat Go jakoś się dokopiecie do tego, bo to się chyba jakoś dało obsłużyć, o ile pamiętam. Wyszukiwanie działało. Tak, było kilka dostępnościowych niedoskonałości, ale dacie radę, myślę. Oczywiście no, zwracamy się teraz przede wszystkim do naszych niewidomych słuchaczy, no bo widzący to nie będą mieć tego problemu, a mamy i takich, także no takie jest oficjalne tłumaczenie, okej, okay, no ono jest zrozumiałe, zmiany w ramówce są oczywiste i tak dalej, ale no sami na pewno widzicie, że to jest trochę dziwne, że akurat zostało przełożone na taką godzinę, o której tego nikt nie obejrzy i czym akurat dwa ostatnie odcinki, właśnie nie zostało to przełożone z jakiegoś istotnego powodu typu mecz polskiej reprezentacji czy tam nie wiadomo czego, co jest akurat jakoś bardzo popularne, tylko sami swoi, komedia, która była emitowana powielokroć. No więc są różne hipotezy. Jedna jest taka, że faktycznie oglądalność ich nie zadowoliła i to mocno, bo jak przypomniał któryś z portali medialnych, teraz nie jestem pewna, chyba o mediach info, tak mi się wydaje, ale nie jestem w 100% pewna źródła. Już się Polsatowi zdarzało takie rzeczy robić, jak emitowali Daleko od Noszy, tam chyba jakiś ostatni sezon i Ameryka Marzeń. Pamiętasz taki wspaniały serial jak Ameryka Marzeń? To twój dream. To również ostatnie odcinki zostały pokazane o takiej podobnej porze jak Ci Kiepscy, no bo oglądalność po prostu była słaba, więc ja bym stawiała, że to prawdopodobnie jest taka przyczyna, ale pojawiły się też inne hipotezy. W mediach spotkaliśmy się z takimi doniesieniami, że decyzja stacji ma związek z obecnością w obu odcinkach akcentów politycznych. Jakie to są? No bo to już brzmi intrygująco. Pojawia się w nich na przykład wątek funduszy unijnych. Bohaterowie sitcomu udają się do baru Kaczorka. Pojawiają się tam w maskach Władimira Putina, prezydenta Rosji. Poza tym bohaterowie zakładają Komitet Obrony Boczka, tak zwany KOB. No to myślę, że to jest neutralne dosyć. No rozumiem, wiem, że się kojarzy z KOR-em, tak? Ale bez przesady, prawda? Ewentualnie z KOD-em.
No też. Czy ktoś jeszcze o nich pamięta? No właśnie, ja, chyba znamienne, że mi się bardziej skojarzył Kork, który był dawniej niż Kot, prawda? W analizowanych odcinkach, w dialogach pojawiają się nawiązania do konstytucji, to już grubiej, oraz sformułowanie zdradziecka morda, którego, jak wiemy, kilka lat temu podczas obrad Sejmu użył Jarosław Kaczyński. Bez żadnego trybu. Komunikat do opozycji, tak, bez żadnego trybu. No więc to rzeczywiście wydawałoby się takie podejrzane, szczególnie, że wiemy, jak jest z tą linią polityczną Polsatu, że też, no okej, nie ma neutralnych mediów, ale że oni tak skręcają trochę w jedną ze stron. Natomiast mamy oficjalny komentarz również i do tej sprawy pana Matwiejczuka, który stwierdza, że przesunięcie emisji na godziny nocne nie ma związku z fabułą odcinków, no, ponieważ w każdym niemal odcinku Kiepskich są jakieś akcenty polityczne i społeczne, więc w ten oto sposób to można było wszystkie odcinki przesuwać, a przecież absolutnie się tak do tego nie podchodzi, bo Kiepscy są po prostu takim serialem komentującym rzeczywistość, więc oni twierdzą, że tak nie było. Jaka była rzeczywistość, nie wiemy. Ja bym stawiała na te kwestie oglądalnościowe jednak, ale no po prostu dajemy wam znać, żebyście wiedzieli, jaki jest teraz temat dyskusji, prawda? A może i w tym jakieś ziarno prawdy było. No, można tak sądzić, mając na uwadze właśnie linię polityczną Polsatu, ale w każdym razie trochę szkoda, że... Bo ja tak coś czuję, oczywiście mogę się mylić, ale... Tak coś czuję, że to mógł być ostatni sezon Świata według Kiepskich. Tak, podejrzewam również. Bo oczywiście mogą jeszcze próbować reanimować ten serial, ale tak już no, coraz mniej tych głównych bohaterów. I tu naprawdę środek ciężkości trzeba by przenieść bardzo na to młode pokolenie, które po prostu jest mało śmieszne w większości, niestety. No i... Trochę tak szkoda, że te dwa odcinki ostatnie, które no byłyby i mogłyby być jakimś takim symbolicznym pożegnaniem z serialem, który od ponad 20 lat jest na antenie i który przynosił stacji naprawdę olbrzymią oglądalność i rozpoznawalność zresztą też, no to szkoda, że to tak zamieciono trochę pod dywan. Dokładnie tak. No i mamy jeszcze jedno nawiązanie do tych kwestii politycznych w Polsacie, konkretnie w Polsacie News. Słuchajcie, gruchnęły wieści, że będzie nowy program w Polsat News, że oni chcą zrobić ich własne szkło kontaktowe. I w telewizji. W telewizji. I że wśród prowadzących mieliby znaleźć się Rafał Ziemkiewicz oraz towarzyszka panienka Monika Jaruzelska, która, no wiem, że może się kojarzyć, że jest jakąś tam lewaczką, bo też i startowała chyba tak do Sejmu i do tej Rady Warszawy, tak, jako kandydatka jakiejś śmiesznej partii Polskiej. Tak, ale chyba później jakaś polska lewica, jeszcze była jakaś tam śmieszna partia, która nie jest z tej lewicowej koalicji, coś tam było, ale wejdźcie na jej kanał na YouTubie i zobaczcie, kogo ona tam zaprasza. No, no i jak to jest w ogóle prowadzone? Chyba w ostatnim numerze Pressa był artykuł na temat Moniki Jaruzelskiej i tego, jak to w ogóle wszystko wygląda, że ona bardzo nie lubi zadawać trudnych pytań i że ich po prostu nie zadaje. Także, no... A z Urbanem palili na wizji w tym programie. Tak, no, można. Ja myślę, że do grona tych prowadzących naprawdę, skoro mamy Rafała Ziemkiewicza, skoro mamy Monikę Jaruzelską, czemu nie ma Jasia Kapeli? O Jezu, właśnie strasznie, że będzie przychodził pod wpływem tych jakichś środków. No jeszcze Wiktor Świetlik, o nim się mówi. No to ten pan, co był tam dyrektorem Trójki. Ja bym wolał Jasia Kapelę. Jezu, weź, ja nie wiem, co ty masz tu za obsesję. Trochę się lękam. On jednak ma trochę bliżej z tego lewactwa i by go tam już w ogóle wykleli. No ale właśnie, wiesz, to o to mi chodzi, że to taki po prostu talk show składający się, czy program publicystyczny składający się z takich samych skrajności gdzieś tam. No skoro mamy na przykład Rafała Ziemkiewicza, no to kogoś tak rzeczywiście też po bandzie z drugiej strony. Nie strasz, bo wykraczysz jeszcze. Rafał Ziemkiewicz wspomniany, on coś tutaj próbuje tak uciekać od tego, że on nie potwierdza, nie zaprzecza, a jeżeli już to nie będziesz szkło kontaktowe, tylko program z gatunku infotainment,
Czyli w sumie tak naprawdę nie wiem, jaka ma być różnica, no bo skoro informacja i rozrywka, no to czym w zasadzie innym jest szkło kontaktowe, także no trochę nie rozumiem, o co mu chodzi, ale on wie, że tutaj, że Polsat celowo opublikował te informacje, żeby właśnie poszło w mediach, żeby, że ten zły Ziemkiewicz będzie, więc żeby było głośno, on właśnie gdzieś tam... A Wiktor Świetlik to przecież swego czasu w telewizji tak, się też, pojawiał. Tak, właśnie mi się zdawało, więc mają te doświadczenie w tym wszystkim. Bez ogródek ma być tytuł tego show, więc czekamy na nie z dużą niecierpliwością. Także takie się rzeczy dzieją w Polsacie. Za chwilę zobaczymy, co się dzieje w tej innej stacji, czyli w TVN-ie, a konkretnie w jego kanałach tematycznych i serwisie internetowym. Ale zanim to, muzycznie odniesiemy się do pierwszego tematu z tego wejścia, czyli do wspominanego już koncertu jubileuszowego Fundacji Polsat, i zagramy wam piosenkę tejże fundacji, co prawda w wersji koncertowej, bo studyjna wciąż nie trafiła do naszej płytoteki. Kilka lat temu już jej tam szukaliśmy i jej nie było i wciąż nikt nie przyniósł takiej płyty. Także jak macie taką płytę, to możecie nam ją do studia dostarczyć. Jak na razie interpretacja koncertowa, chyba z roku 2011. Tu Radio DHT. Wracamy do was z kolejną porcją informacji. Teraz TVN i przyległości, o tak bym powiedział. Tak jest i jeszcze ja przez moment, ale za chwilę w tym wejściu Michał przejmie pałeczkę. TVN i przyległości, zacznijmy właśnie od tej przyległości, od playera, bo tutaj nowość, nowy format, Żony Miami. Już ten tytuł wam się może z czymś kojarzyć, bo coś już podobnego, jakieś żony czegoś to były w TVN-ie, prawda? Kilka lat temu. Owszem. No i jak głosi zapowiedź, którą pozwolę sobie odczytać, bo tutaj ona taki klimat przekazuje. Ulubiony format widzów powraca w nowym wydaniu. Kilka lat temu fani pokochali Żony Hollywood. No właśnie. Za osobowość, humor i ekstrawagancję głównych bohaterek. Teraz kamery ponownie zawitają do Stanów Zjednoczonych, żeby poznać piękne, wyjątkowe Polki, które pod gorącym słońcem Florydy w towarzystwie bryzy znad oceanu spełniają swój amerykański sen. To twój dream. To twój dream, tak. Tym razem ekipa reality show dotarła do jednego z najmodniejszych i najbardziej luksusowych miejsc na Ziemi, Miami, Mekki milionerów oraz przedstawicieli światowego show biznesu. W owianym legendą kulturalnym centrum Florydy mieszkają tytułowe żony Miami. Aneta, Ela, Karolina, Ewa i Sylwia. Do tego grona dołączy jedna z ulubionych par programu Żony Hollywood, która przybędzie do Miami szukając ekskluzywnego apartamentu. Ja muszę. Czy ty też masz nadzieję, że to będzie ta, jak jej było, Iwona Burnat? Tak, ze swoim mężem Reggie. No, słuchajcie, możecie tego nie znać, bo chyba to się nie stało takim hitem, na jaki zasłużyło, żeby się nim stać, ale... Iwona miała... Pucci była, czy był pieskiem, pieskiem, prawda? I tak, ona, takim małym ona pieskiem. Mówiła, tak, to, nie, tak, to on był. Bo ona mówiła do niego, Pucci pomesował po karpecie. Jakby ktoś nie rozumiał, bo nie wszyscy muszą rozumieć angielski. Mes, bałagan, karpet, dywan. Więc już rozumiecie, pomesował po karpecie. Więc Iwona była bardzo śmieszna. Ja liczę, że to właśnie Iwona będzie szukać tego apartamentu, ale zobaczymy. Kiedy w Polsce za oknem temperatura będzie zbliżać się do zera, żony Miami zadbają o emocje gorące jak promienie słońca na Florydzie. Ja bym to wam to miała parafrazować, no musiałam to całe przeczytać. Bohaterki otworzą drzwi rezydencji i zaproszą do swojego świata. Przedstawią bliskich i pokażą, jak wygląda ich codzienność. Jak bardzo ich relacje rodzinne, uczucia, problemy oraz dylematy, z którymi muszą się mierzyć, różnią się od naszych. Co się dzieje, gdy nad bajkową rzeczywistością gromadzą się czarne chmury? O czym marzą i co cenią w życiu? I wreszcie, czy Polacy pokochają nowe bohaterki równie mocno jak żony Hollywood? No trudno to porównać, skoro jedno było w TVN-ie, drugie będzie w playerze, chyba że to też do TVN-u kiedyś dadzą, prawda? No to są pytania, te wszystkie, które zacytowałam, na które fani playera poznają odpowiedź już 6 grudnia, czyli też prezent mikołajkowy, kiedy nad Polską
nad Polskę wyż przyniesie pogodę dla bogaczy. Premiera dwóch pierwszych odcinków nowej produkcji Player Original Żony Miami w poniedziałek 6 grudnia na platformie player.pl, no i przypuszczam, że co tydzień będą tam publikowane kolejne odcinki. Ja w ogóle to wejście zatytułowałam Programy o bogatych ludziach, bo tak, podobny profil będzie miał kolejny program i to wreszcie jest ten moment, że po godzinie Michał teraz będzie miał głos. Tak, a przynajmniej będę mówił więcej, bo po prostu ja się starałem oczywiście od czasu do czasu włączać do... Wtrącać. Natomiast no, siłą rzeczy mówiłaś więcej, no to teraz ja trochę poopowiadam, a no, dobry początek poopowiadam o tym, co ma dla swoich widzów TTV. A stacja ta ma dla swoich widzów 4 odcinki nowego formatu zatytułowanego, i tu mam problem, jak wymówić nazwę tego programu, Like a Boss. Bo nie do końca, bo jest Like a Bow i później mamy dwie literki, a właściwie dwa znaczki dolara. Więc no przyjmijmy, że jest to po prostu Like a Boss, może w ten sposób, a te eski są zastąpione dolarami. Otóż nowy cykl opowiada o życiu bogatych mężczyzn i ich walce z utrzymaniem się na szczycie. Cały cykl pojawi się na antenie telewizji TTV wiosną przyszłego roku. No i cóż, widzowie w tym programie poznają codzienne wybory, ukryte pragnienia, ale i zakręty, z którymi mierzą się bohaterowie, aby odnieść sukces i utrzymać się na szczycie. Swoje życie pokażą m.in. znany zawodnik MMA Jakob Szostak, albo Akop Szostak, znawca luksusowych nieruchomości i przyjemności Dariusz Mr. Luxury Przewodzki oraz mistrz stylizacji w zdobieniu paznokci Paulo Ross. Program na antenie TTV zadebiutował wczoraj o godzinie 22.30, a emisja następnych 3 odcinków odbędzie się o godzinie 22.00 również w piątki. Będzie to 4-odcinkowa zapowiedź serii, a cały cykl pojawi się, tak jak wspomniałem już, wiosną przyszłego roku na antenie telewizji TTV. Zatem, no cóż... Kolejny ciekawy program. Wrócimy do tego wątku, tak, do tego programu, kiedy on się pojawi już w całej okazałości, a jeżeli zapoznacie się teraz z tymi pilotażowymi odcinkami, no to będziecie nam mogli dać znać, żebyśmy już wiedzieli, czego się spodziewać w przyszłym roku. No i teraz to takie połączenie trochę, mogliby niektórzy powiedzieć, że naciągane, ale wcale, że nie, no bo skoro bogaci ludzie, no to co? Co ich tam kręci? Biznes, prawda? No to teraz będzie właśnie o telewizji Biznes 24, o tym, co tam się dzieje. A dzieje się, bo mamy nowy program od 29 listopada, bo to właśnie wtedy na antenie telewizji Biznes 24 zadebiutował program poradniczy Ład, podatki i praktyka. Nowa audycja informuje o zmianach w prawie związanych z wprowadzeniem ustaw z pakietu Polski Ład. W najbliższych tygodniach wejdą w życie nowe przepisy dotyczące spraw podatkowych, a zmiany dotyczą m.in. kwoty wolnej od podatku, składki zdrowotnej, czy też ulgi na innowacje. W związku ze zmianami w polskim prawie telewizja Biznes 24 emituje specjalny program objaśniający nowe przepisy zatytułowany Ład, podatki i praktyka. Codziennie przez kilkanaście minut prowadzący z ekspertem rozmawia o reformie podatkowej. Program Ład, podatki i praktyka premierowo można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30 w Biznes 24. Jak dowiedział się redakcja serwisu omediach.info. Audycja będzie emitowana do końca grudnia, no więc całkiem możliwe, że po prostu wtedy zdążą wyczerpać wszystkie te najważniejsze informacje na temat Polskiego Ładu i jak się w tym ma odnaleźć człowiek biznesu. No jest jeszcze jedna informacja, tutaj też się będę wtrącać, informacja dotycząca telewizji Biznes 24, trochę zaskakująca może, kwestia własności tej telewizji, bo grupa MWE Networks sprzedała 80% udziału spółki Biznes 24 jakiemuś funduszowi, co to nawet jego nazwy nie umiem przeczytać, więc tutaj się tego nie podejmuję. Na mocy porozumienia Michał Winnicki wyszedł ze spółki, a pozostałe 20% udziału
Polaków zachował Roman Młotkowski. No to jest, myślę, jakiś zaskakujący ruch, prawda? No ta telewizja tak niedawno powstała, pan Michał takie imperium buduje, że akurat się tego pozbył, no to jest jakoś ciekawe. Ciekawe w ogóle, jaki jest plan nowego właściciela, bo 80% to jest dużo, więc będzie miał znaczący wpływ na to, co się tam dzieje na antenie. Także pożyjemy, zobaczymy, jak Biznes24 odczuje tę zmianę właścicielską. A teraz przechodzimy do multiplexu Bicast, czyli do tego multiplexu takiego eksperymentalnego, do multiplexu eksperymentalnego, którego operatorem jest spółka Bicast, i tam właśnie pojawiły się trzy nowe programy. Otóż Nowa TV pojawiła się tam w środę 17 listopada, z Tars TV w sobotę 20 listopada i EWTN w niedzielę 21 listopada. I ta ostatnia stacja to jest o tyle istotne, że jest to debiut ich w cyfrowej telewizji naziemnej. Oni dostali pozwolenie na nadawanie, dostali koncesję na nadawanie właśnie naziemnie. Mówiliśmy o tym, że mogą już nadawać. No i cóż, wcześniej tam była, zdaje się, tylko emisja internetowa, a teraz rozszerzają swój zasięg. Obecnie Multiplex liczy 6 programów. Oprócz tych, o których mówiliśmy przed momentem, to jeszcze tu możemy doliczyć Polsat HD, Telewizję Republika i Telewizję Okazję. Eksperymentalny multiplex firmy Bicast nadawany jest obecnie w dwóch lokalizacjach, czyli w Warszawie i we Wrocławiu. No i cóż, wprawdzie jest szansa na trzecią lokalizację, bo od lipca mogą nadawać w Gdańsku, ale na razie tego pozwolenia, no nie skorzystali z tego pozwolenia. Mają możliwość, ale eksperymentalna emisja tam nie została na razie uruchomiona, więc pozostaje po prostu czekać. No i to tyle od nas, jeżeli chodzi o telewizję, ale że nazywamy się RTV, to trochę tego R u nas będzie, ale to w kolejnym, już ostatnim wejściu zebraliśmy dla was radiowe informacje, teraz natomiast piosenka będzie o Miami, prawda? Tak, Welcome to Miami, pamiętacie? Pod koniec lat 90. taka piosenka się pojawiła i wyrapował ją, przede wszystkim wyrapował Will Smith. No i właśnie tego nagrania teraz posłuchamy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Welcome to Miami, tak nam śpiewał Will Smith, a my tymczasem przechodzimy z Miami do Polski, wracamy do Polski i na początek mamy dla was smutną informację, i to jest kolejna smutna informacja. Bardzo, która nas zaszokowała. Tak, tak. Ja powiem szczerze, naprawdę... Tak się mówi, że różne rzeczy mogą spowodować, że się człowiek czuje staro, ale powiem ci szczerze, że jak ja usłyszałem te informacje i zresztą też o śmierci Kamila Durczoka wcześniej, to ja się jakoś tak naprawdę w tym momencie zacząłem czuć coraz bardziej staro, że ludzie, których ja kojarzę gdzieś tam w kwiecie wieku, kiedy się pojawiali w mediach w latach mojej wczesnej młodości i dzieciństwa, już zaczynają z tego świata odchodzić, to jest jednak to takim pewnym symbolem. A teraz mamy no, kolejne odejście, a konkretnie Witold Odrobina. We wtorek, 23 listopada, zmarł ten dziennikarz w wieku 50 lat. Przypomnijmy, że przez wiele lat był związany z radiem RMF FM. Prowadził tam m.in. Szewski Kwadrans, Przekładaniec, Osada Wirakocza, JW23 razem z Marcinem Jędrychem. No to jest audycja, z której przede wszystkim ja kojarzę Witolda Odrobinę jako miłośnik JW23. Trochę miałem za złe, że się pojawił zamiast Marcina Wrony, no bo to wiadomo, to był ten pierwszy skład, ale potem się jakoś przekonałem do niego jako do współprowadzącego. Jeszcze na antenie RMF FM prowadził również taką audycję jak Wiódł Ślepy Kulawego razem z Jerzym Skoczylasem. Jako reporter relacjonował wydarzenia z różnych miejsc w Polsce. Był znany z niekonwencjonalnych materiałów, na przykład z koncertu Ciszy w Amfiteatrze w Opolu, czy porywania autobusu z pasażerami na darmowe świąteczne zakupy. Jesienią 2020
2006 roku przeszedł do Antyradia, gdzie współprowadził poranne pasmo Kuranty i swój autorski program Vito Pyto. Potem był związany z Polskim Radiem Euro od połowy 2008 roku do 2009. Prowadził audycję Po Bandzie z krakowskim radiem KRKFM, gdzie od jesieni do 2013 roku do połowy 2015 roku był gospodarzem audycji Odrobina Krakowa. Od jesieni 2017 roku prowadził audycję Co niesie dzień na antenie Radia Kraków. Ponadto Witold Odrobina współpracował z nadawcami telewizyjnymi. W 2007 roku prowadził talk show Czułe Dranie na antenie telewizyjnej Czwórki. Był reporterem studia Złote Tarasy w TVN. W TVN Warszawa prowadził codzienny program Odrobina Miasta i cotygodniowy serial w Wielkim Mieście. Natomiast na antenie TVN Turbo od jesieni 2011 roku program Odrobina Polski. W latach 2017-2018 przygotowywał dla Wirtualnej Polski program Odrobina Więcej Polski, a w ostatnich latach współpracował ponownie z TVN Turbo. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o Witolda Odrobinę, to jest jeden z tych dziennikarzy, których, nie wiem czy ty, ale ja sobie nie byłem w stanie nigdy wyobrazić jako reportera, czy kogoś mówiącego o rzeczach poważnych. Oczywiście, że nie potrafię. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak Witold Odrobina mówi cokolwiek poważnego, ten jego taki sposób mówienia, on miał coś takiego w tym głosie, że to było po prostu, no każda informacja, o której mówił, to wiadomo, będzie śmiesznie, bo jest Vito na antenie. Tak. A tu taka niefajna informacja, no i w młodym wieku. Jeżeli chodzi o to, co było przyczyną śmierci, no to tu niczego nie wiadomo, nie ma informacji na ten temat. No i przyznam szczerze, jakoś specjalnie za tym się nie rozglądałem, cokolwiek by nie było, no kolejnego Oczywiście. Człowieka mediów po prostu mniej i to jest, no, wielka szkoda. Przenosimy się tymczasem do kolejnej stacji. No tu Witolda Odrobiny nie zdążyło być. Ale by pasował. Ale by pasował. Mógłby coś tu zrobić. Tak, oczywiście, że tak. Nuance. A Nuance to nie tylko radio, bo to tak naprawdę no, cały taki konglomerat medialny, bo tam można i coś poczytać, posłuchać i sobie na coś też popatrzeć. No i cóż, było za darmo, ale już nie będzie. Nuance Media wprowadza opłaty za dostęp do swoich treści. W przyszłym tygodniu, najpewniej we wtorek lub w środę, ruszy Nuance Club i tylko jego członkowie będą mieli dostęp do większości tekstów na stronie nuance.sport i nuance.net oraz wszystkich podcastów na antenie Nuance Radio. Żeby zostać członkiem Nuance Klubu, trzeba będzie zapłacić. Ile? No cóż, tego do końca jeszcze nie wiemy, ale jak mówi portalowi wirtualnemedia.pl Danuta Breguła, dyrektor do spraw rozwoju biznesu i strategii w Nuance Media, to będą opłaty na poziomie popularnych serwisów streamingowych z atrakcyjną opcją roczną, której miesięczna cena będzie o połowę niższa niż w przypadku odnawiania subskrypcji co 30 dni. Do niedawna na naszych stronach dominowała tematyka oscylująca wokół kultury miejskiej i muzyki. Teraz zmierzamy w stronę większych magazynowych tekstów. No, czyli pewnie też to z jednej strony ma być taki wabik na osoby, które chcą coś zapłacić, ale z drugiej strony przygotowanie takiego większego tekstu to też jest więcej pracy. Więc nic dziwnego, że autorzy również chcieliby być za tę pracę odpowiednio wynagradzani. Jak dodaję w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl pani Danuta Breguła, rozszerzamy też poruszaną na naszych łamach tematykę. Mamy dużo więcej treści związanych z kulturą, technologią, zdrowiem psychicznym, sprawami społecznymi, a czasem nawet z polityką. Nadal będziemy powiększać grono autorów. Także prowadzący audycje w Nuance Radio piszą specjalnie dla nas. Przyświeca nam idea budowania społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy wprowadzać... Jedni tacy, no właśnie... Tak,
tak, nie mówcie. Tak, tak, ale to było medium, ale to było medium obywatelskie, no, a teraz jest, no ale oby im poszło lepiej. Chcemy wprowadzać młodsze pokolenia w ważne tematy, ale nie chcemy tego robić w sposób protekcjonalny. Dla nas nie jest istotna metryka, tylko podzielane przez naszych odbiorców podobne wartości. Nie chcemy być medium tożsamościowym, czy przypinanym konkretnej, czy przypisywanym konkretnej generacji. No więc rzeczywiście ponoć też były w ogóle te kwestie związane z opłatami konsultowane ze słuchaczami, że Nuance ma taką politykę raczej dość przezroczystą i oni tam chcieli też wysądować, ile słuchacze byliby gotowi zapłacić i że sami ponoć, wyobraź sobie, sami odbiorcy, już niejednokrotnie pytali, słuchajcie, gdzie można was wesprzeć i jak można was wesprzeć, bo my byśmy chcieli. No więc to jest rzecz ciekawa. Ja powiem szczerze, tak trochę żałuję, bo powiem tak, ja nie jestem jakimś regularnym słuchaczem Nuance. No właśnie, ja tak samo. I trochę... Co z ludźmi, którzy słuchali bardzo pojedynczych audycji? No to z nami, żeby w takim razie musimy sobie tego słuchać w... na żywo, albo ustawić sobie, coś do nagrywania tak, automatycznego. No to też jest plan. Ja słucham dwóch audycji w Nuance. To jest dawno w telewizji Kamila Bałuka i to są wspominane już dwie dupy o dupie Oli Kluczyk i Julii Tramp. Jeżeli chodzi o dwie dupy o dupie, no to jakoś takich słuchałam na żywo zawsze dotychczas, no to jest co druga środa o 22, więc taka pora, że akurat można, także no przy tym zostanę, a dawno temu w telewizji, a nawet to jest jakoś, pamięcie, kiedy to ale idzie. To jest jakoś w środku dnia, to jakoś jest w południe. Tak, no. Tak, no to nie. To wiecie, nie zawsze można. Nie zawsze nie? Można. Tego słuchałam zawsze z podcastów, także będę musiała jakoś zmienić te swoje przyzwyczajenia, bo z całym szacunkiem dla Nuance'a robią fajne rzeczy, ale może niekoniecznie jestem ich adresatką w takiej ilości, żebym chciała za nie płacić miesięcznie, no bo dla dwóch audycji, z których jedna jest, wiecie, no dwa razy w miesiącu tak naprawdę, a jedna a dawno temu w telewizji też nie jest przecież co tydzień tak na dobrą sprawę. No też co dwa. No właśnie, no. Więc no akurat lubię te pojedyncze podcasty, co nie znaczy, że cała reszta treści jest zła, ale ja wiecie, za hip-hopem i takimi to akurat mniej. Także no po prostu no zmienię swoje przyzwyczajenia i tak jak mówisz, odpalenie sobie czegoś do nagrywania o tej 12 też jest dobrym pomysłem. Dokładnie, więc no chyba, że będzie można za jakąś tam symboliczną opłatą w przyszłości na przykład konkretną audycję zasubskrybować. No właśnie, ja bym to chciała. Za kilka złotych tam powiedzmy, czy miesięcznie, czy za większą opłatę, ale w cyklu rocznym, jakąś taką proporcjonalną, to ja bym bardzo chętnie sobie zasubskrybował tak, konkretne programy. Tak, tak. I może do czegoś takiego również dojdą, pożyjemy, zobaczymy. A teraz będzie o medium, którego można słuchać za darmo, bo i tak za nie płacimy, abonamentem. Tak jest. Tak, będzie o Trójce. A Trójka ma nowego prowadzącego znanej audycji. Jednej z niewielu, które się tam jeszcze ostały. Tak, dziennikarz i krytyk literacki Tomasz Zapert został nowym prowadzącym codziennej audycji Klub Trójki. Z Polskim Radiem związany jest już od kilku lat jako prowadzący kulturalną audycję na antenie Polskiego Radia 24. Nowy prowadzący będzie gospodarzem klubu w poniedziałki, a tu przypomnijmy, że w pozostałe dni program prowadzą Monika Małkowska, Wojciech Reszczyński i Michalina Szymborska. No i tak tu audycja codzienna, ale to tak nie do końca codzienna, bo jest nadawana na antenie od poniedziałku do czwartku o godzinie 21.05. No i teraz jeszcze kilka słów o panu Tomaszu. Tomasz Zapert to zajmujący się kulturą dziennikarz i krytyk literacki, pracujący w zawodzie od ponad 30 lat. W tym czasie był związany m.in. z Telewizją Polską, Rzeczpospolitą, Wprost, Naszą Polską i magazynem literackim Książki. W 2018 roku wraz z Krzysztofem Masłoniem zaczął prowadzić coniedzielny program Poczytnik poświęcony literaturze na antenie Polskiego Radia 24 bodajże. Tak tamta audycja miała swoje miejsce. No i tyle, jeżeli chodzi o Trójkę, jeżeli chodzi o prowadzących, bo jeżeli chodzi o kadry, to tak, to mamy zmianę. Jeszcze...
zmieniło na czele, który to już raz. W środę 1 grudnia dotychczasowy szef redakcji Słowa w Trójce, Marcin Wąsiewicz, został powołany na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego tej anteny. Z Polskim Radiem związany jest od sierpnia tego roku. Wcześniej był związany z Polskim Radiem, ale Łódź, więc działał tam na szczeblu lokalnym. Ktoś policzył, ja już aż w to nie wierzę, ale to tak musi być, że to już 11 osoba zarządzająca Trójką za czasów tak zwanej dobrej zmiany. No rzeczywiście było ich trochę, także... Ciężko się zarządza tym radiem. Tak, i trudne zadanie przed panem, bo no, słuchalność jest taka, jaka jest, także tutaj by trzeba było się wykazać już nie wiem czym, żeby było lepiej. Także no, zobaczymy, po owocach poznacie i tak dalej, i tak dalej. Czy możemy zatem przejść do projektów post-trójkowych i do tego, co u nich słychać? Co myślę, że robią tak. Ciekawego? Tak, bo robią ciekawe rzeczy, no bo kiedyś, no to wiecie, Trójka słynęła w grudniu z akcji świątecznych, charytatywnych. No ich tam teraz nie ma, chociaż w zeszłym roku w Mikołajki coś robili, prawda? Było tam przez cały dzień, bo to była niedziela i tam były też jakieś... Tak, było, licytacje, było. Czy tam, nie wiem co. Mhm. Teraz jakoś o niczym dotychczas nie słyszałam, ale może nas czymś w poniedziałek zaskoczą, albo jeszcze bliżej świąt. Tymczasem projekty post-trójkowe Radio Nowy Świat i Radio 357 mają tutaj swoje pomysły. Od Radia Nowy Świat zacznijmy, no bo oni no to już tradycyjnie nie idą takimi utartymi trójkowymi pomysłami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko wymyślają sobie nowe rzeczy i oni specjalnie wydali pierwszą płytę. Płytę, wow. Z której dochód przeznaczany jest na stypendia naukowe i socjalne dla dzieci uchodźczych mieszkających w Polsce. Można ją kupić z tego, co widziałam na stronie internetowej Radia Nowy Świat. Co tam się znajduje? No tam się znajdują piosenki osób związanych z Radiem Nowy Świat, przy czym część takich, które znalazły się dopiero na tym krążku i takich, które rzeczywiście są bezpośrednio ze stacją związane, jak słynna już pierwsza rozgwiazda w wykonaniu Joanny Kołaczkowskiej w Elżbiety Śnieg, jak Tango Nowy Świat, jak utwór Nowy Świat Piotra Bukartyka, czy też piosenka, którą zagramy sobie na koniec naszego dzisiejszego wydania, więc może do niej wrócimy nieco później. A co kombinuje Radio 357, no oni robią to, co my wszyscy lubimy, czyli no znów się zeszli pod jemiołą, jak to w zeszłym roku było w piosence, przyjaciele pewnej ryby. Tak, moi drodzy, przypominam, że pewnej ryby. Wczoraj jak słuchacze na antenie mówili, że to są przyjaciele karpie, no to byli tak kulturalnie jednakże, aczkolwiek ganieni przez prowadzących, no bo przyjaciele karpia, no to jest już znak zastrzeżony przez Polskie Radio, nie można tak mówić, także to jest pewna ryba. Dobrze, że można o karpiu śpiewać, bo w tym roku śpiewają o karpiu. Tak, śpiewają o karpiu. Karp to skarb. To tytuł piosenki, która miała premierę wczoraj i wy byście ją na pewno chcieli usłyszeć. Ale jeżeli chcecie ją usłyszeć, to musicie powędrować na YouTube'a, bo tam już jest teledysk. Kto może zobaczyć, też może się przyjrzeć, co tam państwo redaktorstwo robi w tej wersji wideo. Również utwór jest dzisiaj jedną z piosenek dnia, bo aż są dwie piosenki dnia w Radiu 357 z tej okazji. Także można na niego przez cały dzień trafić. My natomiast go nie zagramy tym razem, dlatego że chcemy go sobie zostawić na wydanie świąteczne, które, jak wspomniałam, prawdopodobnie zrobimy bliżej już Wigilii. Dlatego u nas będzie piosenka nowoświatowa dzisiaj, a nie z Radia 357. Także wszystkich fanów karpia zachęcamy, żeby sobie posłuchali w innych źródłach, jeśli się nie mogą doczekać, co rozumiem, bo jak ja się wczoraj dowiedziałam, że jest karp, to natychmiast włączyłam. Są przyjaciele pewnej ryby, prawda? To natychmiast włączyłam Radio 357. Czyli co, teraz mówimy, że jest pewna ryba, tak? To jest pewna ryba, tak. My też mnie musisz pilnować, bo przyzwyczajenia są silne, a tutaj tak nie można. Także już też wiem, jak ta piosenka wygląda. Rozumiem, Trójka nie robi przyjaciół karpia. Nic o tym nie wiem. Mogę zdradzić odnośnie pewnej ryby, że są tam aluzje polityczne i odnośnie w sytuacji bieżącej, także no, już nie będę tutaj więcej zdradzać, możecie sobie posłuchać, żeby wiedzieć, jakie to są żarty i czy was śmieszą. Wzięli w tym nagraniu oczywiście udział przyjaciele pewnej ryby związani z radiem, ale też pani Joanna, która wylicytowała możliwość wzięcia udziału w piosence w licytacji w zeszłym roku, dzień przed Wigilią, wtedy Radio 357 miało tę licytację i pani Joanna zapłaciła i taką możliwość zyskała, żeby w tym roku też
śpiewać. Nawet nie wiem, w którym momencie piosenki ona śpiewa. Chętnie bym się dowiedziała, która to pani. Bo ja tu zawsze mam ten problem, że nie wszystkich mogę poznać po głosie. Przydałby się jakiś tutaj opis. Czy w tym roku będą licytacje? Będą. Już zaczynamy od przyszłego tygodnia. Będą one się odbywały oczywiście w piątki u pana Kuby. Przez dwa piątki, 10 i 17 grudnia. Jako, że kolejny piątek to już jest Wigilia, 24 grudnia, to ta ostatnia licytacja przeniesiona jest na czwartek, 23 grudnia. A oprócz tego od 7 grudnia w serwisie Allegro Charytatywni będą aukcje przedmiotów wystawianych przez dziennikarzy Radia 357. Można też wystawić swój przedmiot, zaznaczając, że właśnie się to robi na ten konkretny cel. A jeżeli ktoś nie chce lub nie może w taki sposób wspierać tegorocznej zbiórki Radia 357, no to oczywiście jest możliwość wysyłania SMS-ów, czy też wspierania Fundacji Świętego Mikołaja za pośrednictwem przelewów, bo to znowu Fundacja Świętego Mikołaja, z którą kiedyś współpracowała Trójka, teraz 357. No a właśnie na co to wszystko tym razem? W tym roku cała kwota zebrana podczas świątecznej akcji Radia 357 zostanie przeznaczona na zapewnienie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji w Polsce i w Syrii. No bo wiemy, w Polsce mamy kryzys zdrowia psychicznego i o złym stanie tej dziedziny mówi się od dłuższego czasu. No a w Syrii mamy dzieci dotknięte traumą wojny i one też tego wsparcia psychicznego potrzebują. Tak więc myślę, że to jest dobry cel i fajnie, że i Radio 357 i Nowy Świat w tę stronę poszły, prawda? Właśnie oczywiście. W stronę wspierania uchodźców, bo oni teraz tego szczególnie potrzebują. Może powinni jedni drudzy zacząć teraz emitować Las Ketchup, skoro to taka piosenka kojarząca się trochę już teraz z tą tematyką, prawda? Murem za mundurem, ale jakoś dziwnym trafem tego nie robią. Nie robią. Nie rozumiem zupełnie dlaczego, tylko wolą jakichś przyjaciół pewnej i ryby. A co będą emitować już w najbliższym czasie w nowy rok? Bo oni też mają swoje plany. Od Radia 357 zaczniemy tym razem, żeby było inaczej, no bo oni robią to, co my lubimy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Top piosenek zagranicznych tak zwany. W zeszłym roku jeszcze no, nie było przecież zestawu do głosowania, więc to dziennikarze wybierali swoje ulubione utwory. Teraz już mogą głosować słuchacze, ale uwaga, tak samo jak z listą, jest tak, że mogą głosować tylko ci, którzy są patronami. Mogą wybrać 35 utworów. Tam jest chyba jeszcze tak, że można uzyskać taką możliwość, żeby zaproponować 7 dodatkowych piosenek. Twórcy radia to sobie przejrzą, żeby za rok ten zestaw uzupełnić. Także no, że i 3, i 5, i 7 się tutaj jakoś odpowiednio znalazło, więc jeżeli ktoś jest patronem, no to przypuszczam, że wie, że już może głosować, ale jak komuś to umknęło albo zapomniał, to no to zachęcamy do głosowania, żeby to zestawienie było ciekawsze i barwniejsze, bo im więcej osób zagłosuje, tym lepiej, a może właśnie kogoś to zachęci do tego, żeby patronem zostać, wszak sporo osób zostało patronami po to, aby głosować na listę piosenek Radia 357. A Radio Nowy Świat ma na to całkiem inny pomysł, to już tak zdradzimy, chociaż przypuszczam, że przypomnimy to jeszcze bliżej nowego roku w naszym świąteczno-noworocznym wydaniu. Oni robią koncert noworoczny, nie, to nie znaczy, że będą transmitować koncert noworoczny z Wiednia na całe szczęście, tylko to będzie coś w rodzaju koncertu życzeń, tego, który zawsze jest od 10 do 12, tylko że będzie trwało 9 godzin, już tam chyba można do nich też zgłaszać piosenki, które się chce, aby zostały zaprezentowane. Mnie ta formuła koncertu życzeń przekonuje trochę mniej, więc będę, myślę, stopem, bo też jestem bardziej do tego przywiązana i najbardziej lubimy to, co już znamy. I ja tak właśnie mam, chociaż tak się wydawało przez lat, Boże, to znowu będzie 12 godzin tych piosenek, co myśmy już je słyszeli. I znowu te same. No i znowu Floydzi. Ale jest jednak jakiś sentyment do tego, więc no, nie wiem, czy 12 godzin w całości, ale myślę, że czegoś tam posłucham i że wam przypomnimy o tym bliżej nowego roku. Ja powiem szczerze, że ja serdecznie współczuję tym wszystkim, którzy 1 stycznia jednak muszą usiąść, nawet jak nie wiadomo, jak bardzo kochają radio, to usiąść przy tym mikrofonie, zwłaszcza rano.
No dokładnie, to jest trudne. Także podziwiamy, no i przypomnimy Wam o tym bliżej Nowego Roku. Damy Wam wtedy znać, kto dokładnie w których godzinach będzie prezentował ulubione utwory słuchaczy w obu stacjach. No i teraz zaprezentujemy Wam utwór, który jeszcze chyba nie zasłużył. Zaprezentujemy za moment, ale myślę, że jeszcze warto powiedzieć o jednej takiej ważnej rzeczy, która się wczoraj wydarzyła na antenie Radia 357. Ach tak, to może tak, tak. Powiedzieć. Otóż słuchajcie, lista przebojów Radia 357 poprowadzona została przez Marka Niedźwieckiego. Jako drucha zastępowego, co prawda. Tak, to nie jest tak, że on jednak wrócił do tego zajęcia na stałe, tylko to jakieś zastępstwo za Marcina Łukawskiego. Tak, tak, ale jednak słyszałem głosy, tu na przykład od naszego słuchacza Michała, bardzo pozytywne w tej kwestii, że bardzo mu się podobało, jak Marek Niedźwiecki prowadził listę. No, to się, wracamy do tego, że najbardziej lubimy to, co już znamy. Tak. No, nie da się ukryć. Podejrzewam, że takich głosów pozytywnych będzie więcej, więc myślę, że pan Marek od czasu do czasu nam się skusi, żeby tę listę jednak poprowadzić. No czasem tak, no wszyscy rozumiemy, że on już tego nie chce na stałe robić. Dokładnie. I okej, okay, ale myślę, że takie zastępstwa, jeżeli to mu odpowiada, żeby to robić choćby czasem, to czemu nie, będzie z takiej możliwości korzystał. No i jeszcze zapowiedź tego, co u nas na koniec niepewna ryba, tylko Nowy Świat i skład pod nazwą Redactors. To się zaczęło w ten sposób, że w lipcu, kiedy było spotkanie integracyjne Radia Nowy Świat, ekipy, nie wiem, czy związane właśnie z rocznicą powstania, czy takie jakieś sobie po prostu, zgadał się pan Wojciech Waglewski z panem Krzysztofem Grabowskim i dywagowali na ten temat, że w zasadzie rozgłośnia skupiła wokół siebie spore grono dobrych muzyków i szkoda byłoby ten potencjał zaprzepaścić i można by było zrobić w związku z tym coś wspólnie, no bo oprócz nich, no to jest jeszcze syn pana Waglewskiego, czyli Fisz, jest pan Badach, jest pan Napiórkowski, jest Monika Bożym. No teraz dołączył Adam Nowak, ale jeszcze wówczas go nie było, dlatego w tym składzie redaktor go nie ma. No ale tamten skład, który się wówczas porozumiał w lipcu, nagrał piosenkę Chodź Tu. Ona otwiera, zdaje się, tę specjalną płytę wydaną przez Radio Nowy Świat. I my właśnie teraz jej posłuchamy. Jakoś tak się złożyło, że wcześniej jakoś nie było okazji, żeby ją zaprezentować, bo nie mówiliśmy o Radiu Nowy Świat, kiedy ona się premierowo ukazała. Później o niej zapomniałam, jakoś mieliśmy inne utwory do grania w kontekście Radia Nowy Świat, właśnie wspomnianego Adama Nowaka chociażby. Kto wie, może dołączy do składu, no chyba powinien. No tak. Bo oni mieli takie plany, żeby na jesień opublikować kolejny utwór. Nie widziałam, żeby taki się pojawił. Ale może coś na zimę bądź wiosnę. Być może coś tam szykują już z panem Adamem na pokładzie, może jeszcze ktoś tam dojdzie, zależnie od tego, jak się będzie poszerzała ekipa rozgłośni. No u nas ta super grupa, prawda? Bo tak. Chyba tak się nazywa takie składy w utworze. Chodź tu na koniec 135. wydania programu RTV, kiedy pojawi się kolejne, trudno nam powiedzieć, bo na razie na horyzoncie nie widać zbyt licznych medialnych newsów. Ale myślę, że jeżeli nawet się nie pojawimy za tydzień, to już za dwa to za dwa już tak. Sądzę, że tak. Zobaczymy, czy to będzie najpierw wydanie tak zwane normalne, a w niedzielę wydanie świąteczne, czy już wszystko połączymy w jednym. To wszystko zależy, co te media dla nas będą miały. A jutro oczywiście pędzimy oglądać koncert Murem za polskim mundurem zespołu Last Ketchup. Tutaj właśnie dywagowaliśmy jeszcze, chociaż to nie my wymyśliliśmy, ale jeden z komentatorów politycznych, Jakub Majmurek, dlaczego w tym koncercie nie ma pana Ryszarda Makowskiego, no prawda? Jest pan Janek Pietrzak. A pan Rychu ma też takie piosenki wesołe, co by akurat też pasowały do tego Aserehe. Hejt ho. No różne takie ma, tam wiemy, ale też na przykład żałuję, że pani Cholecka go nie prowadzi, prawda? To też szkoda. Ona by się świetnie odnalazła w tym zapowiadaniu. Ale pan Adamczyk prowadzi. No tak, to już jest tak. Krok w dobrą stronę. Kierunku, także my to musimy jutro zobaczyć. Posłuchamy na pewno tego, co w Nowy Rok będą mieć dla nas Nowy Świat i 357, a teraz posłuchamy zespołu The Redactors. Nie wiem, jak to w zasadzie powinnam mówić, ale niech będzie tak europejsko. Amerykańsko nawet. A to twój dream. I utwór Chodź Tu na koniec dzisiejszego wydania programu RTV, które poprowadzili dla was Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska. Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?
Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.